Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc tedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli z nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 10 do 12 wersetu. W tym fragmencie jest opisana sędziowska stolica Chrystusowa. Myśl o sędziowskim Trybunale Chrystusa, przed którym będzie musiał stanąć każdy wierzący, aby otrzymać pochwałę od Boga, bo każdy wierzący otrzyma pochwałę od Boga, więc nie jest możliwe, żeby ktoś z wierzących, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, gdy spotkają się z Bogiem, nie otrzymali pochwały od Boga, kieruje duchowy wzrok apostoła Pawła ku kolejnej ważnej prawdzie o tym, że przed Panem Jezusem Chrystusem stanie każdy człowiek. Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem i każdy musi stanąć przed Bogiem. I przed Panem Jezusem Chrystusem stanie każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest zbawiony, czy też nie. Zatrzymując się nad tym, rozpoznaje, jaka groza oczekuje tych, którzy staną przed wielkim białym tronem, jako ci, którzy go nie przyjęli. Możemy to przeczytać w Księdze Objawienia, 20 rozdział. I automatycznie odczuwa wzmożone pragnienie ostrzeżenia ich. W oryginale słowo ujawnić lub zamanifestować występuje w tych wersetach trzykrotnie. Po pierwsze, każdy z nas musi zostać ujawniony przed sędziowskim Trybunałem Chrystusa. Jeżeli myśl ta towarzyszy nam przez całe życie, będziemy dokładali wszelkich starań, aby kroczyć otwarcie i uczciwie, jawnie przed Bogiem. Nie będziemy starali się ukryć przed Nim czegokolwiek, gdy zgrzeszymy. Natychmiastowo ukorzymy się przed Nim i wyznamy szczerze nasz błąd, nie szukając wymówek. Co więcej, będziemy jak apostoł Paweł, który był przejrzysty i jawny we wszelkim swym postępowaniu i nie zabiegał o tanią reputację kogoś, kim rzeczywiście nie był, kim rzeczywiście nie był, kim w rzeczywistości nie był. Jak wielu z nas, tak jak wówczas Koryntianie, stara się stworzyć pozór oddania i świątobliwości, których nie posiadamy w rzeczywistości. Na koniec zadajmy sobie pytanie najwyższej wagi. Czy żyjemy w świetle sędziowskiej stolicy Chrystusowej? Niech każdy z nas odpowie na nie w swym sumieniu przed Bogiem. Możemy być pewni, że jeśli tak, to życie nasze nacechowane będzie serdecznym oddaniem, zapałem i gorliwością, pozbawione zaś światowości. Będziemy jawni przed Bogiem i ludźmi. Obecnie w sercu Pawła, apostoła, palące pragnienie przekonywania podążających na zatracenie ludzi towarzyszyć będzie również i nam. Będziemy zabiegać żarliwie o zbawienie dusz ku chwale Boga. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc tedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się wam ponownie, lecz oddajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić.
i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Jak to mówi nam drugi list do Koryntian, 5 rozdział od 10 do 12 wersetu.